Okay. Czym dla ludzi była solidarność w czasach komunizmu? Ponieważ siedzi tutaj pokolenie, które nie ma prawa pamiętać ani czasów komuny, ani czasów przemian. Nie mogła pani nam wytłumaczyć. Co ludzie czuli, kiedy patrzyli na te wieloset tysięczne strajki? Mnie też trudno mówić tak bardzo kompetentnie o tym, czym była Solidarność, bo to najważniejsze doświadczenie Solidarności dla Polaków to jest rok 80, sierpień. I ten moment, kiedy Stocznia Gdańska strajkowała, dołączały się kolejne zakłady i cała Polska domagała się wolnych związków zawodowych, pluralizmu. I tak naprawdę było to takie bardzo utajone i bardzo takie grzeczne powstanie antykomunistyczne. Ja wtedy miałam lat chyba 12, bo ja przyznam się szczerze, jestem już w poważnym wieku, jestem rocznik 69, więc w 80 roku miałam tam 11 czy 12 lat i pamiętam dobrze, byłam na kolonie w sierpniu wysłana i pamiętam, że wszyscy, łącznie z kadrą, jak i wszystkie dzieciaki na tej kolonii, wiedziały, że dzieje się coś bardzo ważnego. To było w powietrzu, to się nawet za bardzo o tym, a przynajmniej z dzieciakami, nie gadało, ale myśmy wszyscy wiedzieli, że w tych ostatnich dniach sierpnia dzieje się coś, co jest absolutnym przełomem w takim myśleniu o Polsce, no, że to jest takie jakieś doświadczenie wspólnotowe, które nam uświadamia bycie narodem, bo socjalizm to był taki ustrój, który albo słowo naród zawłaszczał jako słowo, które miało służyć rewolucji październikowej i budowaniu komunizmu, jak bardzo straszliwie to teraz brzmi, to było używane naród z partią, partia z narodem, ten slang komunistyczny był nie do przyjęcia w ogóle, myśmy wszyscy to odrzucali. Natomiast wtedy słowo naród, to też dzięki Janowi Pawłowi II, który przyjechał dwa lata wcześniej na swoją pierwszą pielgrzymką, to było zupełnie inne postawienie publicznie sprawy. Właśnie sprawy takiej wspólnoty narodowej. I ja pamiętam, że z opowieści starszych osób ten sierpień to było jakieś zupełnie niesamowite dla nich generacyjne doświadczenie, jakby ich stwarzyło. I do tej pory, jak rozmawiam z ludźmi, nie wiem, 10 lat ode mnie starszymi, gdy pytam ich o najważniejsze ich doświadczenie, nie w życiu prywatnym, tylko właśnie związane z sprawami publicznymi, to oni mówią o powstaniu Solidarności. Ten miesiąc, dwa przed tą bramą Stoczni Gdańskiej, te tygodnie, te dni z modlitwami, z przychodzeniem pod bramę, ze słuchaniem Radia Wolna Europa, to było strasznie ważne i takiego karnawału, jak mówią, nie mieli nigdy wcześniej, ani nigdy potem. Wiem, że dla osób jeszcze ze starszego pokolenia, które pamiętają 56 rok i październik, to podobnym takim doświadczeniem generacyjnym było tamte doświadczenie, tylko ono było bardzo krótkie i bardzo szybko te złudzenia przełomu i odwilży zostały zniszczone, bo tak naprawdę nic się nie zmieniło, oprócz oczywiście zliberalizowania stalinizmu. Natomiast Solidarność, ten czas do stanu wojennego, pokazał Polakom, że mogą pomarzyć o wolnej Polsce naprawdę. I generał Jaruzelski, który to marzenie zdusił i wprowadzając stan wojenny, no, zniszczył te możliwe zmiany. Jak wiecie, wypchnął kilkaset tysięcy ludzi na emigrację bez prawa powrotu. Mnóstwo ludzi zostało wyrzuconych z pracy, nie mogło skończyć studiów, siedziało w więzieniach. To było naprawdę. To nie są filmy tylko naprawdę ludzie też ginęli. Jest przynajmniej 100 parę, jak wiecie, niewyjaśnionych śmierci do tej pory ofiar stanu wojennego. Także ten PRL opowiadany przez pryzmat, nie wiem, filmów Barei, taki, że to no, było tak surrealistycznie, ale generalnie jak się śmiało, to się dało żyć, to nie taki do końca jest ten obraz. Ludzie naprawdę ginęli, naprawdę siedzieli w więzieniach, naprawdę musieli stąd wyjeżdżać. Nie mieli prawa powrotu. Natomiast Solidarność jest takim marzeniem, myślę, cały czas żywym wśród wielu Polaków, że można spróbować urządzić Polskę sprawiedliwie, solidarnie i że może to być kraj wolny.
Pytanie o Lecha Kaczyńskiego w tych strukturach Solidarności do pamięci prezydenta. Jak on ważną postacią, jaką rolę spełnią Solidarności, widzieliśmy w filmie parę fragmentów, ale jak pani to widzi? Lech Kaczyński jest wymazywany z tej tradycji Solidarności, a w każdym razie wymazywany jest z tych kręgów, które tworzyły Solidarność i odgrywały rolę decyzyjną. Jak Państwo wiecie, na pewno Solidarność to przede wszystkim Frasyniuk, Bujak, Wałęsa, Geremek, Mazowiecki, ale nie Lech Kaczyński, do niedawna nie Andrzej Gwiazda, nie Anna Walentynowicz. Historia po 1989 roku została napisana w sposób dosyć specyficzny i pokazujący tylko część tych ludzi, którzy tworzyli Solidarność. Tą część, która miała wpływ oczywiście na rządy w Polsce i na sposób pisania tej historii. Ludzie, którzy byli odrzuceni, choćby poprzez to, że negowali rolę Lecha Wałęsy, jak Andrzej Gwiazda czy Anna Walentynowicz, byli zupełnie na marginesie. Dopiero teraz jakby jest przywracana pamięć o nich i rola, jaką spełniali Krzysztof Wyszkowski. Ale jest też wiele osób zupełnie zapomnianych i pominiętych, którzy byli na przykład w pierwszej grupie tworzącej Wolne Związki Zawodowe. Ale Lech Kaczyński w Wolnych Związkach Zawodowych był niemal od początku. On już w połowie lat 70. nawiązał kontakt z ludźmi, którzy byli taką nieformalną opozycją. Potem, gdy zaczęły się tworzyć Wolne Związki Zawodowe, on był również od razu w tym kręgu jako prawnik doradzający, a także szkolący robotników, jak się bronić przed represjami, jak bronić się przed wyrzuceniem z pracy. I tutaj w tym filmie mieli Państwo fragment spotkania, które ludzie tworzący Wolne Związki Zawodowe zorganizowali sobie właśnie w roku 80., żeby zrobić takie resume tego, co do tej pory zrobili. I tam ten głos, który mówi, powiedz Leszku, jak to było z tymi szkoleniami, boś ty najmocniej w tym był, to był głos Bogdana Borusewicza. On teraz, po tych latach, potrafił powiedzieć, że nie pamięta Lecha Kaczyńskiego w stoczni. Ale tutaj na tym filmie to on mówi do Lecha Kaczyńskiego, Leszku, powiedz, jak to było z tymi szkoleniami, boś ty w tym najwięcej był. Także od samego początku był w Gdańsku, jak się tworzyły Wolne Związki, to był w to zaangażowany. Potem podczas strajku w sierpniu był jednym z doradców. Oczywiście nie był jednym z tych doradców, którzy byli najważniejsi, którzy odcisnęli rzeczywiście ślad na tym, jak porozumienia były zawarte. On był troszeczkę outsiderem, właśnie bliżej Gwiazdozbioru, bliżej Andrzeja Gwiazdy. Niemniej był tam cały czas i był osobą, która właśnie była z samego tego kręgu twórców opozycji. Potem był oczywiście, jak wiecie, tworzył struktury Solidarności, był w zarządzie regionu, a potem był internowany i później, jak wyszedł z internowania, to bardzo szybko wszedł w podziemne struktury Solidarności i w okręgu gdańskim był tam w ramach tej tymczasowej komisji koordynacyjnej. Później, pod koniec lat 80. miał już pozycję takiego wice-Wałęsy. W roku 89 i 90. on faktycznie budował Solidarność, tych Wałęsa zajął się tworzeniem polityki i jej aktywnością polityczną. Oni się tak podzielili. I to Lech Kaczyński w 89 roku właśnie odbudowywał struktury Solidarności i to, jak ta Solidarność powstała, właśnie jakie miała komórki, jak nie wiem, pomysł stworzenia skoków przez Solidarność. To były pomysły Lecha Kaczyńskiego i to były jego działania. Potem w 91 roku przegrał wybory na przewodniczącego, był wiceprzewodniczącym Solidarności. Przegrał wybory z Marianem Krzakleskim. Przestraszyli się wtedy związkowcy, że Lech Kaczyński jest zbyt radykalny, popatrzyli na to przez pryzmat też Jarosława Kaczyńskiego, który wtedy już zaczął tworzyć Porozumienie Centrum i Marian Krzakleski na tym wygrał. I Lech Kaczyński wtedy przeszedł do Najwyższej Izby Kontroli. I już w
jego jakby drogi takie administracyjne z Solidarnością się rozeszły. A jaką rolę odgrywa Solidarność dzisiaj? I czy jest to rola, którą powinna odgrywać? Solidarność jest przede wszystkim związkiem zawodowym, silnie akcentującym swoje chrześcijańskie korzenie. Czyli taki chadecki związek zawodowy, takich związków zawodowych istnieje w Europie bardzo wiele, to są zawsze dosyć silne centrale związkowe. I w Polsce Solidarność na pewno ma taki wymiar. Natomiast jest potężnie osłabiony oczywiście przez to, że angażowała się w, choćby w AWS i tworzenie rządu Jerzego Buzka, autoryzując te wszystkie działania, które wtedy przez te 4 lata były realizowane przez koalicję AWS Unia Wolności. I to do tej pory moim zdaniem na Solidarności się mści. W tej chwili jest w sytuacji bardzo takiej trudnej, ponieważ jako związek zawodowy powinna i stara się, jak widzę, bardzo Piotr Duda to chyba dość dobrze wie, przewodniczący związku, że bardzo silnie musi w tej chwili akcentować sprawy związane z rynkiem pracy, z umowami śmieciowymi, z prawem pracy, ze wszystkim tym, co się dzieje na tym, w tej relacji pracodawca-pracownik, a dzieje się bardzo źle, bo tak naprawdę moim zdaniem my się cofamy do czasów takiego początkowego etapu kapitalizmu, nieomal XIX-wiecznego, kiedy nie było ani unormowanego trybu czasu pracy, ani urlopów, ani emerytury. Wracamy do takiego dzikiego czasu i jakby te wszystkie zdobycze cywilizacji liberalnej, które są cały czas na Zachodzie, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w Niemczech, u nas są jakby wyzerowane. I to jest bardzo poważny problem i o to Solidarność się upomina. Ale z drugiej strony jest bardzo atakowana o to, że jeżeli się upomina i krytykuje rząd, no to znaczy, że jest upartyjniona i jest związana z PiS-em. A jak Państwo wiecie dobrze, no to od tych kilku lat ten przymiotnik PiS-owski jest traktowany przez mainstream, przez rządzących jako taka inwektywa. W związku z tym to też osłabia działania Solidarności, bo jeżeli oni walczą o, nie wiem, prawa pracowników do tego, żeby nie było umów śmieciowych, żeby to praca wiązała się z ubezpieczeniem zdrowotnym, prawem do emerytury i tak dalej, i organizują na przykład manifestacje pod Sejmem, to nie dość, że są potwornie lekceważeni, bo przychodzą na przykład z projektem ustawy, obywatelskim projektem, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy ludzi i nawet nie wpuszczany jest pan przewodniczący Duda na trybunę sejmową, kiedy jest to ten wniosek odrzucany, czyli jest takie pokazanie totalnego lekceważenia tych ludzi, tej siły, to jeszcze obrywa strasznie Solidarność za to, że walczy przeciwko rządowi. Aha, no to ona jest związana z Kaczyńskim i jest partią polityczną, uprawia jakieś politykierstwo. To jest oczywiście dla związku zawodowego sytuacja bardzo niewygodna i nieprzyjemna. Nie wiem, jak Piotr Duda będzie umiał z tego wybrnąć. Mam wrażenie, że on ma też swoje jakieś ambicje polityczne. Zobaczymy. Ale myślę, że sam Związek Solidarności jest jedynym w tej chwili takim, jest jedyną silną i znaczącą centralą związkową, która na serio traktuje sprawy i pracy, i takiego ułożenia relacji w społeczeństwie, żeby było trochę jednak sprawiedliwiej, żeby nie było tego rozdźwięku na przykład między bardzo wysokimi płacami bardzo wąskiej grupy elity, a resztą ludzi. To o tym mówił Ryszard Bugaj w tym filmie o tej drabinie, że jest jakaś wąska elita, która na tych przemianach po 1989 roku ustawiła się dobrze, dorobiła się, ale miała tę możliwość wskoczenia do tego pociągu, czy tam wejścia na ten dach, ale wciągnęła drabinę, nie pozwalając nikomu innemu awansować. I ten niesprawiedliwy podział dóbr, niesprawiedliwy podział pracy jest bardzo poważnym problemem, o którym Solidarność będzie musiała jakoś się upominać. Ja sobie teraz uświadomiłam, proszę Państwa, że ja brzmię bardzo socjalistycznie.
I mówię rzeczywiście bardzo lewicowo i to też jest jakiś rodzaj pułapki, na którą no ja w tej chwili w którą wpadam, bo proszę zobaczyć, jeżeli mówimy o tym, że ludziom za pracę należy się przyzwoita płaca i na przykład należy im się płatny urlop i na przykład kobiecie jak rodzi dziecko należy się becikowe, długi urlop macierzyński, płatny zasiłek wspierający ją, nie wiem, przy tym, żeby mogła dzieci do przedszkola oddać za darmo albo dodatek do mieszkania, do czynszu. Wiecie, że we Francji rodziny dostają dodatek do wynajmu mieszkania, jak mają rodziny, jak mają dzieci. To brzmi socjalistycznie, a ja mówię o normalnych rzeczach. To też jesteśmy w takim zawirowaniu i takim zakłamaniu sytuacji, znaczy takim definiowaniu sytuacji, że wszystkie takie stwierdzenia są potraktowane, ojej, to jest jakiś socjalizm. Ponieważ tak nam ta skrajnie liberalne stawianie sprawy, bardzo wygodne z punktu widzenia rządzących, bo wtedy państwo nic nie musi, oni nic nie muszą. Pracodawcy, ci najwyżej ustawień też nic nie muszą, nie muszą zadbać o nasze prawa, no bo to jest wszystko takie okropnie socjalistyczne. A ja mówię o rzeczach zupełnie normalnych w innych cywilizacjach, w innych demokracjach, demokracji zachodniej, jak najbardziej kapitalistycznej i liberalnej. To nie jest tak, że gospodarka kapitalistyczna musi być gospodarką, w której nie ma żadnych praw socjalnych, bo... Oczywiście żadnych nie, ale prawda? Jednak mam wrażenie, że rozwijamy się bardziej w kierunku socjalizmu niż jednak liberalizmu gospodarczego. Nawet w konstytucji mamy wpisany nie wolny rynek, tylko gospodarkę społeczno-rynkową, co jest już zupełnie inną rzeczą. To prawda. Natomiast ja myślę, że ogromną krzywdę w ogóle w naszym sposobie myślenia o liberalnej gospodarce zrobił nam z jednej strony Leszek Balcerowicz, a z drugiej strony UPR. To znaczy postawienie skrajnie sytuacji, że państwo do niczego nam nie służy, że nie ma żadnej potrzeby budowania przedszkoli, że jak sobie będą ludzie chcieli mieć przedszkola, to się zrzucą, zrobią prywatne, będą płacić i będą mieli przedszkole. Że nie ma żadnej potrzeby myślenia poważnie o systemie emerytalnym, bo ludzie będą po prostu musieli sobie odłożyć przez całe życie na emeryturę i się zabezpieczyć, albo mieć dużo dzieci, żeby one potem staruszkami się opiekowały, że to nie jest obowiązek państwa. Jest takim myśleniem właśnie XIX-wiecznym dla mnie. I wydaje mi się, że można myśleć o takim ułożeniu państwa, gdzie jednak jest jakiś rodzaj i solidaryzmu społecznego, i jakiegoś myślenia o gospodarce, gdzie ludzie słabsi nie muszą ginąć. I nie muszą być bardzo poszkodowani. Że my możemy sobie wymyślić takie państwo, taki układ społeczny, tak funkcjonującą gospodarkę, gdzie każdy z państwa będzie miał szansę na zrealizowanie swoich marzeń i przyzwoite, godne życie, a nie takie państwo, gdzie na przykład tylko znajomości, albo siła łokci, albo kasa tatusia, czy mamy, ustawia nas, a słabsi, no cóż, no słabsi giną, mogą być na dworcu. I myślę, że to jest taki problem, który przed nami dopiero stoi, bo tak naprawdę, bo wy jesteście pokoleniem i parę lat starsi od was ludzie, którzy na tym, jak urządzono Polskę po 89 roku, najbardziej będziecie teraz płacić, najbardziej płacicie. Przecież wiadomo, jak wielkie jest bezrobocie po waszym pokoleniu, parę lat od was starszych ludzi. Absolwentów czy studiów licencjackich, czy uniwersytetów, że 30%, 40% już w tej chwili procent bezrobocia, albo będziecie skazani na emigrację, albo ci, którzy będą jakoś ustawieni przez rodziców, przyjaciół, dadzą sobie radę, a reszta. To jest dramatyczne przed wami, moim zdaniem, perspektywa i albo zrobicie rewolucję, albo będziecie musieli wyjechać. Kończymy temat dywagacji gospodarczych Uwert i Solidarności. Jest jakieś pytanie z sali do pani redaktor?
Sala jak zawsze chętna do zadawania. Nie bójcie się, bardzo proszę, ja będę starała się odpowiadać. Nigdy nie. Skazanie na emigrację, mówi pani o tym, jakby to była jakaś straszna kara. Czy to jest faktycznie taki straszny los? No to jest pytanie, bo wyobraź sobie, że musisz wyjechać teraz do Wielkiej Brytanii, no? To tam wszyscy jadą, nie? Ewentualnie do Niemiec, ale jednak do Londynu chyba fajnie. Więc i już po prostu tam wsiąkasz, jakoś sobie radzisz, kończysz szkoły jakieś, masz gorzej niż rówieśnicy. Odkrywam, że mam dużo lepsze perspektywy, stwierdzam, że nie mam co wracać. Zostajesz tam. Zostajesz tam, twoje dzieci już mówią po angielsku, żona masz hinduskę, która przyjechała skądś tam. Bardzo fajne są hinduski. Natomiast generalnie tutaj jak wracasz, to tylko na chwilę do starych rodziców. Koniec. Jesteś wykorzeniony, znaczy tam zapuszczasz korzenie siłą rzeczy i jesteś człowiekiem nie wiadomo skąd. Znaczy to jest moim zdaniem dosyć okropna perspektywa, że... Ale wydaje mi się, że potrzebuję takiego określenia siebie, że jestem z Polski. Nie wydaje mi się, żeby... Nawet nie chodzi o to, że z Polski. Gdzieś indziej, już synowa. Gdzieś indziej. Prawda? Nie wiem, czy to jest takie potrzebne. Właśnie. To jest też pytanie, bo to jest pytanie jakby indywidualne dla każdego z nas. To znaczy, czy wykorzenienie, czy wyrwanie stąd z miejsca, które się wrosło, z kultury, obyczaju, ludzi, pani ze sklepu, sąsiadów, rodziców, czy to wyrwanie i przeniesienie, wyrzucenie zupełnie inną rzeczywistość, czy to jest zawsze fajne? Myślę, że dla wielu osób jest ahoj przygoda, przygoda ahoj cudowne. Być może przez 3 lata, może przez 5. Nigdy nie jest się tam, w tym pierwszym pokoleniu. Ja poznałam trochę emigrantów. Nie jest się w tym pierwszym pokoleniu tak do końca u siebie. Zawsze się ten akcent jeszcze ma nie swój. Dopiero dzieci będą tam u siebie. I nie będą chciały być pewnie wyrywane z korzeniami stamtąd. Uważam, że fajna jest emigracja, wyjazd na parę lat. Nauczyć się języków, znaleźć kontakty, przećwiczyć sobie, nie wiem, pracę w korporacji, w City londyńskim albo gdzieś indziej, albo na zmywaku. Zobaczenie, jak to jest, powłóczenie się po Europie. Fantastycznie. Każdemu polecam. Naprawdę dużo daje, fajne życie, na niedługo. Ale potem trzeba gdzieś się właśnie zakorzenić. I gdzie jest to miejsce? Nie mam pytania, dlaczego trzeba się zakorzenić? No bo gdzieś trzeba zbudować dom. Ale to... Można być obywatelem świata i mieszkać sobie w różnych miejscach i nie przyzwyczajać się tego obywatelem? Można. To zależy od indywidualnego temperamentu, od upodobań. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Ja mam tak, ale to też mam po latach, że wiem, że chętnie bym sobie jeszcze wyjechała na rok gdzieś, ale to jest mój język, to jest moja przestrzeń. I tu są ludzie, na których mi zależy. To pytanie musi zadać każdy z nas? Ja myślę, że emigracja jest tak naprawdę bardzo bolesnym doświadczeniem, że gdybyście mogli któregoś dnia zaprosić tutaj kogoś, kto jest na emigracji. Irena Lasota, polecam wam taką bardzo mądrą osobę związaną jeszcze z KOR-em, wcześniej w 68 rokiem, byłą żonę Jakuba Karpińskiego, takiego bardzo znanego, widnego socjologa, 10 lat temu już zmarł. Ale Irena Lasota jest bardzo dobrą osobą, ona na stałe jest w Nowym Jorku. Też może opowiedzieć o tej konfrontacji z innym, z życiem gdzie indziej i daleko. Albo Krzysztof Głopotowski. On robi tak, pół roku mieszka w Nowym Jorku, na pół roku musi wrócić tutaj, ponieważ bez tego nie umie działać. Jeszcze jakieś pytania? Temat debaty. A to ja zadam pytanie. Wszyscy chcecie wyjechać? Nie. Ale na zawsze? No powiedzę. Kamerzysta jest jasno określony. Wyjechać na pewno warto, żeby przez rok gdzieś postudiować, zrobić sobie taką podróż po właśnie różnych kulturach, językach, obejrzeć sobie Europę, obejrzeć sobie Stany.
Fantastycznie. Jeżeli będziecie mogli na jakieś stypendium wyjechać, jakąś wymianę, korzystajcie z tego na maksa, bo to jest strasznie ważne, żeby zobaczyć tych innych ludzi i poczuć się też obywatelem świata właśnie, równorzędnym, bez żadnych kompleksów. Ale trzeba walczyć tutaj o to miejsce. Tak mi się wydaje. W takim razie przejdźmy do tematu debaty publicznej. Czy można w ogóle mówić o czymś takim jak obiektywne media w Polsce? Ponieważ mamy sytuację, w której społeczeństwo, media, politycy są skrajnie spolaryzowani. Mamy tak naprawdę dwie opcje. PiS, PO i na tej linii cały czas tarcza. No czy mamy jeszcze jakiekolwiek obiektywne media? Lewice. Czy mamy obiektywne media? A jeśli tak, to jak? Ja bym bardzo chciała odpowiedzieć na to pytanie twierdzące. I mam z tym pewien problem. Bo rzeczywiście jest tak, że po Smoleńsku zwłaszcza, ale myślę, że po 2005 roku to już bardzo wyraźnie było widać, doszło do takiej polaryzacji w przestrzeni publicznej, świadomie zaordynowanej nam przez elity, przez, ja to nazywam po prostu postkomunistycznym establishmentem, który bardzo się przeraził powstania PO-PiS-u. I gdy na obie te partie w 2005 roku zagłosowało ponad 50% Polaków, wyborców, co dawało obu tym partiom większość pozwalającą nawet na zmianę konstytucji, to zrobiono wszystko, żeby do takiej koalicji nie doszło. I Platforma Obywatelska, jak wiecie, tam żądając negocjacji przy kamerach, no, przeszkadzając na najróżniejsze sposoby, żeby mogło dojść do powstania tej koalicji, ją storpedowała. Musieli do tego zrobić pewne igrzyska, pewien spektakl, są potrzebne były te kamery przy negocjacjach, ponieważ bardzo trudno było w 2005 roku powiedzieć Polakom, którzy głosowali na PO-PiS, a to oznaczało wtedy, cytuję Pawła Śpiewaka, czwartą Rzeczpospolitą, sanację państwa, odejście od Ryminami, zerwanie z tym układem III RP, w ogóle zerwanie z układem, i to mówili i politycy Platformy, i PiS-u. Bardzo było trudno Polakom wtedy powiedzieć, że nie, sorry, żadnej sanacji państwa nie będzie, my w to nie wchodzimy, myśmy tylko udawali. W związku z tym trzeba było też zatrzymać ten rozczarowany elektorat Platformy przy Platformie, przy opozycji i nie pozwolić na to, żeby część tych ludzi przepłynęła do PiS-u i zaczęła popierać Kaczyński. W związku z tym bardzo świadomie wykopano bardzo głęboki, emocjonalny podział, który był nie tyle merytoryczny, co emocjonalny. Stąd te wszystkie widma i strachy, że trzeba było się bardzo bać, że przyjdą i będą zamykać o 6 rano, że łamią demokrację, no że nie wiadomo co, prawda? To było jakieś takie wielkie wywoływanie straszliwych zmór. I to się udało zrobić. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mediów mainstreamowych, mediów takich, które były albo od razu uzależnione od ludzi wywodzących się z postkomunistycznego establishmentu, czyli myślę o mediach publicznych, w których nigdy tak naprawdę nie zrobiono opcji zerowej, nigdy nie wyczyszczono z tego średniego szczebla, w którym był zatrudniany po prostu w latach 80., a czasami jeszcze w latach 70. i bardzo często są to ludzie związani z PRL-owskimi służbami specjalnymi. Niektóre nazwiska znacie, jak poszukacie, to na przykład obecny szef Panoramy w programie drugim, to jest po prostu były współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Takich ludzi tam jest bardzo dużo. Również media komercyjne bardzo szybko postawiły na wspieranie na Platformie Obywatelskiej, ponieważ PiS jawił się im jako zagrożenie, ponieważ na serio chciał zmienić układ rządzący w Polsce i chciał temu establishmentowi postkomunistycznemu zaszkodzić w ich różnych nieformalnych i formalnych korzyściach. Jak Państwo wiecie, pan Ryszard Krause wyjechał z Polski na czas rządów PiS-u, pan Gulczyk przepisał majątek na żonę, też wyjechał.
media zależne od nich, bo na różne sposoby media i ITI-u, i TVN-u, i Polsatu są zależne od ludzi Platformy, ale też są tworzone, współtworzone przez ludzi wywodzących się z dawnego systemu, wsparły te działania Platformy. To się udało. To znaczy tą histerię antypisowską, antyczwartej RP, czasami wbrew oczywistym interesom różnych grup społecznych, udało się doskonale wywołać. I ten podział, bardzo głęboki, jest podziałem emocjonalnym, niemerytorycznym. Jak widzicie na przykład teraz obecne wypowiedzi na przykład posła Godsona z Platformy Obywatelskiej, to on się niewiele różni od wypowiedzi pierwszego lepszego polityka PiSu. Podobnie Jarosław Gowin. On może bardzo okrągło lub mniej okrągło wypowiadać się na różne sprawy, ale tak naprawdę w wielu sprawach ma stanowisko takie samo jak wielu polityków PiSu. Światopoglądowo, bo gospodarczy raczej nie. Z Przemysławem Wiplerem? Myśli pan, żeby się nie dogadał? Ale... Myślę, że by się spokojnie dogadał. Myślę, że z samym Jarosławem Kaczyńskim by się nie dogadał, który cały czas mówi o solidaryzmie społecznym i tak dalej. Myślę, że Jarosław Gowin szybciej by się dogadał z Jarosławem Kaczyńskim niż z Adamem Szejnfeldem z Platformy Obywatelskiej. Albo z Arłukowiczem, tak, to prawda. Prawda? Oczywiście. Więc tu chcę tylko powiedzieć, że ten podział PO-PiS jest mniej merytoryczny, znacznie mniej, a dużo bardziej emocjonalny, ale też na emocjach silnych, na wzbudzeniu nienawiści wzajemnej PiSu do Platformy, Platformy do PiSu, łatwiej się buduje polaryzacja. Polaryzacja sceny politycznej jest przydatna obu tym ugrupowaniom. Ja czasami jeżdżę dość często po Polsce na spotkania związane z pokazywaniem tych filmów i mówię ludziom, którzy przychodzą na te spotkania i to są zazwyczaj ludzie z elektoratu pisowskiego, prawda? No bo ja jestem postrzegana jako dziennikarka prawicowa, pisowska, filmy moje nie są puszczane w żadnych telewizjach mainstreamowych, ponieważ są antyplatformerskie, antyrządowe, pokazujące często, tak jak Mgła czy Pogarda, po prostu kłamstwa tej ekipy. W związku z tym przychodzą na te spotkania zwolennicy prawicy, szeroko pojętej, a najczęściej PiSu i Solidarności. I czasami rzeczywiście stają i mówią dość mocne rzeczy, a mój sąsiad, a mój wuj, a mój brat, to nie można się go przekonać. I on mówi takie straszne rzeczy, on jest taki strasznie zawzięty i głupi. A ja wtedy mówię tym ludziom, że nie wolno pozwolić nam się szczuć nawzajem na siebie. Że jeżeli ktoś ma poglądy pisowskie, to ma prawo je mieć. Jeżeli ktoś ma poglądy platformerskie, to ma prawo je mieć. My nie możemy kierować się wobec siebie nienawiścią, emocjami negatywnymi, bo to o to właśnie chodzi. Chcą nas dzielić i dzielą cały czas bardzo konsekwentnie. My musimy sobie to uświadomić, że jesteśmy, że podlegamy specyficznej socjotechnice, która jest nam fundowana przez główne media niestety i z którymi musimy sobie jakoś poradzić. Znaczy musimy być mądrzejsi i nie dawać się sobie na siebie napuszczać. I jak jest pytanie o to, czy mamy media obiektywne, tak w 100%, to mnie się wydaje, że nie mamy. Ponieważ wszystkie te media w mniejszym lub większym stopniu, jakie mamy na scenie politycznej, na scenie medialnej, musiały się wobec tej operacji, tej socjotechniki jakoś zachować, jakoś opowiedzieć. Część jest narzędziami tej socjotechniki. No to nie muszę wymieniać tytułów, wszyscy wiecie, które to są media, które no, są tak, uczestniczyły w tym przemyśle pogardy, jak trafnie to nazwał Piotr Zaremba na Iletu. Ale te media niezależne, ja nazywam niektóre z nich mediami drugiego obiegu, bo są świadomie wycinane z mainstreamu. Oczywiście my się nie dajemy i jak wiecie, jesteśmy w tej przestrzeni publicznej dość wyraźnie. To one też odreagowują jakoś tę napaść tego przemysłu pogardy. I oczywiście, że i po stronie tygodników, nie wiem, sieci Do Rzeczy, Gazety Polskiej, czy w portalu niezależna.pl, czy w polityce.pl, też jest czasami język mocniejszy niż mógłby być. Też czasami są sprawy bardziej przejaskrawione niż mogłyby być. Często język jest właśnie mniej zrównoważony niż mógłby być. To napędzenie emocjonalne, ta manipulacja nami, naszymi emocjami, oczywiście jest też widoczna w mediach. Z tym, że wydaje mi się, że te media prawej strony
te media nazywane niezależnymi, mają przynajmniej tę cechę, że próbują opowiedzieć rzeczywistość. Mniej, bardziej udolnie, mniej, bardziej profesjonalnie, ale starają się opowiedzieć rzeczywistość tak, jak ona wygląda. Oczywiście w niektórych mediach pewnych tematów nie ma, w związku z tym wiadomo, że jeżeli ktoś chce poszukać jakichś bardzo niewygodnych informacji na temat PiS-u, no to nie zagląda do Gazety Polskiej, powiem samokrytycznie, tylko zagląda do Gazety Wyborczej. Ale więcej jest informacji rzetelnych i niewyssanych z palca w tych mediach niezależnych z różnych stron, również po lewej stronie. Jest takie pismo Nowy Obywatel, chyba portal, Krzysztof Wołoć go tworzy. Tam też próbują opisywać rzeczywistość z takiej lewicowej strony, ale o takiej wrażliwości raczej chrześcijańskiej niż tej, którą prezentuje, nie wiem, Ruch Palikot. Więc ja mam poważny problem z odpowiedzeniem na pytanie, czy zupełnie obiektywne media istnieją. Ja widzę, że teraz moi koledzy tworzący telewizję Republika próbują w sposób taki bardzo zrównoważony i spokojny opisywać tę rzeczywistość. Być może im się to w miarę dobrze uda. Pytanie w takim razie, pani wspomniała o TV Republice. Czy to jest nowa jakość w telewizji? Czy to jest jak objawienie, czy to zstąpiło i teraz będzie już tylko lepiej? Ja mam nadzieję, że to będzie nowa jakość. Tę telewizję tworzy bardzo dużo wybitnych dziennikarzy i publicystów. No, ich zaletą jest to, że nie uczestniczą w propagandzie. To znaczy, że rzeczywiście no, Rafał Ziemkiewicz, czytacie go na pewno, znacie, to nie jest żaden propagandzista. On pisze tak, jak widzi rzeczywistość. To samo Bronek Bliszczyn, tak samo Cezary Gmyz. Zobaczcie, jaką za to pisanie, jak jest, jak się dowiedzieli i kiedy płacą cenę ci dziennikarze. No Czarek Gmyz z dnia na dzień stracił pracę, został wyrzucony z Rzeczpospolitej. Udało się stworzyć Do Rzeczy, udało się stworzyć Republikę, ma gdzie pracować, ale gdyby się to nie udało, to zamiar był taki, jego miało nie być w tym zawodzie. Tak jak miało nie być mnie, nie wiem, w pewnym momencie Bronka Wisztajna, jak go wyrzucali po opublikowaniu listy Wisztajna. Także powstanie każdego nowego tytułu po tej niezależnej stronie, niezależnej od postkomunistycznego establishmentu, od rządu, od władzy, to jest kolejne ogniwo do budowania wolności w Polsce. Do wolności słowa, do normalnej debaty, do tego, żebyśmy sobie mogli spokojnie w mediach rozmawiać na przykład o tym wszystkim, o czym teraz rozmawiam. Przecież nie macie takiej rozmowy w żadnym TVN-ie, ani w żadnej telewizji publicznej. A z czego wynika postępująca tabloidyzacja mediów? Ponieważ mnie na przykład uderzyło jako czytelnika Newsweeka to, co się stało po tym, jak redaktorem naczelnym został Tomasz Lis, gdzie okładki skojarzyły mi się tak naprawdę jednoznacznie z Faktem, z Super Expressem. Z czego to wynika? Czy to wynika tylko i wyłącznie z chęci zarobienia pieniędzy, czy... Po pierwsze, im głupiej, tym lepiej. Takie jest stanowisko chyba właśnie tego redaktora. Zresztą to chyba kiedyś powiedział, może nie tak wprost jak ja, ale żeby się nie łudzić co do odbiorców. Więc im głupiej, tym lepiej, to się lepiej sprzeda. To widać na przykład, jak się portale onet.pl i wp.pl pozmieniały i nawet gazeta.pl, która próbowała trzymać poziom. Tego się po prostu już powoli nie da czytać. Znaczy już nie ma tam po co zaglądać, chyba że chce się zobaczyć jakieś newsy z pudelka. Tu jest kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, tabloidyzacja mediów to jest oczywiście zjawisko światowe. Chodzi o to, żeby właśnie jak najszerszy odbiorca, jak najłatwiejsze treści, najbardziej atrakcyjnie podane dostawał, bo to się najlepiej sprzedaje. Ale w Polsce to ma jeszcze inny wymiar. To znaczy taki wymiar, że Polacy mają nie wiedzieć. Mają nie wiedzieć o najważniejszych sprawach, mają się zajmować ciepłą wodą w kranie albo właśnie pudelkiem. I tak są konstruowane informacje, nie wiem, w Faktach TVN-u, czy nawet w Wiadomościach Telewizji, że to są różne tak naprawdę głupstwa albo jednostkowe jakieś zdarzenia,
nie dotyczące tak naprawdę poważnych problemów w kraju. Czy dzisiaj na przykład Państwo macie w mediach wielką dyskusję na temat tego, że Sejm w piątek przegłosował ustawę pozwalającą na sprzedaż lotu i wyzbyciu się narodowego przewoźnika? Nie mają Państwo takiej informacji. Ona się pojawiła króciutko w piątek i nie ma o tym dyskusji. Narodowy przewoźnik ma ponad 80 lat tradycji. Każde państwo, poważniejsze europejskie, ma swojego narodowego przewoźnika, prawda? Oni nie bankrutują, ci przewoźnicy, są elementem budowania też prestiżu państwa, no i są bezpieczną linią komunikacyjną danego państwa, British Airways, czy Lufthansa, czy Polski Lot. Tym bardziej, że został ostatnio w rankingu najbardziej punktualną linią lotniczą na świecie. W tej chwili Polski Lot będzie sprzedany jakimś tanią linią lotniczym, albo Lufthansie, jeżeli będzie nadal zainteresowana, za bezcen, ponieważ została ta firma doprowadzona do upadku i nie będziemy mieli narodowego przewoźnika. Tak jak nie mamy przemysłu motoryzacyjnego. Państwo pewnie tego nie pamiętacie, ale dawno, dawno temu była fabryka samochodów osobowych na Żeraniu, która produkowała straszliwe samochody o nazwie Polonez, ale dokładnie tak samo straszliwe samochody produkowała w Pradze, w Czechach, fabryka Skoda. Tylko, że tam Czesi potrafili wpuścić inwestora poważnego, jakim był Volkswagen, i utrzymać swoją markę narodowego samochodu. I wiemy teraz, że Skoda Octavia to jest niezły samochód. Natomiast to, co zostało po FSO na Żeraniu, nie ma nic. To samo jest z lotem. To jest ten sam proceder. I znowu, czy dzisiaj którąkolwiek telewizję, jak Państwo włączycie, albo otworzycie którąkolwiek z gazet, jest na ten temat jakiś poważny artykuł, poważny tekst, poważna debata? Nie ma. A jak, właściwie to jakie było pytanie, bo ja się właśnie zapytałam. Nie było tablicy medialnej. Właśnie o to chodzi. Ale właśnie o to chodzi. Ma być ta... macie czytać, nie wiem co dzisiaj jest na Onecie czołówką. Może ktoś widział niedawno. Czy Rogalski? Czy był opłacany przez Kaczyńskiego z prywatnych, czy z partyjnych pieniędzy? To są wiadomości, plotki, wiadomości. No tak. Matury. No do matury to jest akurat ważna sprawa. Ale o locie, ani o żadnej z tych spraw, o której dzisiaj rozmawiamy tutaj, nie macie Państwo tam nic. Temu służy tabloizacja. Macie nie wiedzieć, nie interesować się, nie być świadomymi, nie znać, nie pytać, emigrować. Wiedzieć wszystko, wszystkim nie wiedząc nic. No, po prostu być dodami, no. Tabloidizacja mediów. Jeszcze coś do debaty? Czy ktoś ma jakieś pytania? Może znowu Tomasz? Dobrze. Także jak nie ma z reszty sali... No zaraz wjeżdżam, już będę pytał. Oni się jeszcze rozkręcą. Oni się rozkręcą i tak robią. Problemy PO. To jest temat aktualny dosyć. Od wyborów w Rybniku. Tak. Jest taki media przez dni, trzy dni krzyczały, że PO się kończy. Były rozmowy, że właśnie w regionie typowo PO-owskim, pro-PO-owskim senatorem został pan... Tak, Bolesław Piecha z PiS-u. Tak. To nie tylko Rybnik, nie tylko Elbląg pokazuje, że Platforma ma rzeczywiście kłopoty. Są też listy już takie otwarte niektórych działaczy Platformy z lokalnych struktur, które publicznie piszą o tym, o czym dziennikarze niezależni pisali od lat, czyli o nepotyzmie, o ustawianiu przetargów, o ustawianiu konkursów na stanowiska, o zawłaszczaniu państwa. No i o traktowaniu tego państwa właśnie jako łup, a nie jako dobro wspólne. I to jest w zasadzie napisane wprost, czy to ta dziewczyna z Platformy Obywatelskiej, chyba z Siemianowic Śląskich, czy tutaj jedna z radnych warszawskich, w zasadzie to wprost pisze. To widać także po takiej szamotaninie w rządzie, to znaczy widać wyraźnie, że Donald Tusk nie do końca w
tej chwili panuje nad swoim klubem parlamentarnym, że Grzegorz Schetyna uznał chyba, że Donald Tusk już jest na tyle słaby, że można rozpocząć z nim rzeczywistą rywalizację. I niektóre informacje, które są kłopotliwe dla Platformy, moim zdaniem mają źródło właśnie w tym uznaniu przez Grzegorza Schetynę, że można zacząć walczyć. I myślę, że między innymi informacja o zegarkach Sławomira Nowaka, czy też dzisiejsza informacja sieci, że Jan Krzysztof Bielecki lobbował na rzecz Rosjan przy kupowaniu polskich azotów, co wynika z tajnego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są informacjami pokazującymi, że tam w Platformie rzeczywiście zaczęła być dość silna walka o przywództwo i o przyszłość tej partii. Mnie się wydaje, że Donald Tusk cały czas kontroluje struktury Platformy, że tam jeszcze nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś mógł podnieść otwarty bunt. Natomiast jest duży problem z sondażami. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, nie chce być, broń Boże, być niedyskretna, ale czy ktoś z Państwa jeszcze popiera rząd Platformy Obywatelskiej albo uważa, że to świetnie, że Donald Tusk jest premierem. Nie wiem, to sobie pomyślcie, pomyślcie sobie. Trzy czy cztery lata temu, gdybym zapytała w tej sali waszych rówieśników, waszych, tych, którzy już wyszli z tej szkoły, ludzi w waszym wieku, by mi powiedzieli, nie, no lepiej niż PiS. Platforma jest rozsądną partią. Platforma jest rozsądną partią, tak by mi mówiono. Teraz odpowiedziałoby milczenie. Być może dlatego, że wolicie milczeć. Ale mnie się wydaje, że się bardzo przesunęły nastroje społeczne. Że ludzie wcale jeszcze nie chcą głosować na PiS, bo ta antypisowska kampania cały czas działa. Poza tym PiS sam nie pomaga za bardzo wizerunkowo temu, żeby nagle zapragnąć go gorąco popierać. Tam cały czas są co jakiś czas jakieś wpadki wizerunkowe, albo po prostu nie ma tej komunikacji medialnej. Na przykład profesor Gliński, nie wiem czemu, w tej chwili od wielu tygodni jest niepokazywany i milczy. A ta oferta z jego ewentualnie rządem fachowców mogłaby przyciągnąć do PiS-u część tych ludzi, którzy już nie chcą głosować na Platformę, a jeszcze wzdragają się przed popieraniem straszliwego Kaczora i straszliwego Macierewicza, bo na razie taki jest ten wizerunek, prawda? Ale to przesunięcie nastrojów jest widoczne w sondażach. Bardzo dużo ludzi, bardzo duży odsetek mówi o tym, że sprawy idą w złym kierunku. Bardzo duży odsetek, ponad 70% Polaków mówi, że to są bardzo złe rządy. Bardzo źle oceniają również samego Donalda Tuska. To wymusi zmiany. Ja nie wiem, czy kadencja będzie Sejmu skrócona i będziemy mieli wcześniejsze wybory, ale myślę, że różne perturbacje polityczne związane z rządem Donalda Tuska czekają nas, bo muszą nas czekać. To znaczy jest tak wysokie niezadowolenie społeczne, że coś będzie musiało ulec jakiejś zmianie. Znaczy to nie jest tak, że ludzie nie widzą alternatywy dla rządu Tuska? Bardzo możliwe, że w znacznej części część wyborców, którzy poczuli się oszukani przez Platformę Obywatelską, bo to wychodzi w badaniach, że jest duży odpływ elektoratu Platformy. Ktoś policzył niedawno, że to nawet może sięgać 40% tych, którzy głosowali na PO. To by... Nie ma takiego przyrostu elektorat PiS. Czy ludzie po prostu nie głosują? Oni nie głosują. Jest 20% ludzi, którzy mówią, albo nie pójdę do głosowania na wybory, albo nie wiem, na kogo głosować. Czy mi sądzi Pani, że możemy rozwiązać ten problem po prostu korelując Janusz Korwin-Mikke? Ja uważam, że Janusz Korwin-Mikke jest wielkim szkodnikiem na polskiej scenie politycznej. Tak, to jest wielki szkodnik. Można je zostawić co na Janusza. Nie, powiedzieć, że to wydaje mi się, że to jest ciężki wybór, a tak nawiązując... Ciężki, tak? Ciężki, tak. A nawiązując jeszcze, wspomnieliśmy o Panu Macierewiczu i nie zawsze, ja uważam, że nie zawsze co on powie jest zbytnio racjonalne. Antoni Macierewicz ma taką cechę, że... Nikogo nie obrażając, uważam, dla mnie ten człowiek powinien po prostu zejść ze sceny politycznej. No. No tak, tylko że wtedy nikt by nam nie rozwiązał WSI. Bo to jest taka konstrukcja, taki człowiek o takiej silnej osobowości, który się nie boi. I na niego w ogóle nie działają żadne naciski. Rozwiązanie WSI mogło się udać właściwie... I on przeprowadził opcję zerową w wywiadzie i w kontrwywiadzie wojskowym. I chwała mu za to.
bo tych wszystkich ludzi po moskiewskich szkołach pożegnam. No, tylko że przeprowadził to w ten sposób, że ujawnił listę agentów operacyjnych z narażeniem ich życia. Widzę, że państwo podlegacie propagandzie panów Dukaczewskiego i pana Makowskiego, bardzo dobrze wyszkolonych przez Moskwę oficerów. Gratulacje. Nikogo nie obrażałem, co mam czasem wrażenie, że pan Macierewicz też był gdzieś w tych okolicach szkolony. Nie. Myślę, że to jest niesprawiedliwe. Ja zalecam wam poczytanie sobie trochę o Macierewiczu też z czasów KOR-u. Nie, z czasów KOR-u to naprawdę wielki człowiek. I za to on jest cały czas taki sam. On jest cały czas taki sam, tak samo bezkompromisowy, tak samo odważny i tak samo marzycielski. W tym sensie, że można zrobić rzeczy wielkie, przed którymi inni się wycofują. Likwidacja WSI to jest jedna rzecz. Ale teraz to, co on zrobił w sprawie Smoleńska, bez względu na to, ile wpadek po drodze zaliczył, ile mu wyciągnięto potknięć i błędów, on obalił kłamstwo Kremla na temat Smoleńska. Wierzylibyśmy do tej pory, gdyby nie zespół Macierewicza, że Brzoza urwała skrzydło samolotu, że piloci byli źle wyszkoleni, a pijany generał Błasik siedział ze sterami. Taka była wersja. Przypominam państwu, że taka jest wersja mała. A teraz 30% społeczeństwa nie wie, co o tym myśleć. To ja już wolę, żeby oni nie wiedziało, co myśleć, niż wierzyło w kłamstwo pani Anodiny. Tak, tylko że... Ale, przepraszam, dokończę. 30% też wie, że był zamach, prawda? I ta grupa rośnie. Natomiast nie wie, tylko w to wierzy. Powiedzmy sobie szczerze. Znaczy, i to jest chyba największy zarzut do rządu, że tak naprawdę w tej sytuacji, którą teraz mamy, musimy tak naprawdę opierać się na wierze. Żaden racjonalny człowiek nie może powiedzieć, ja wiem, że było to albo to. Może powiedzieć z bardzo wielu poszlak i badań wynika, że prawdopodobnie stało się to i to. Bo myślę, że to już można powiedzieć na podstawie badań ekspertów właśnie zespołu Antoniego Macierewicza. Ja rozmawiałam z panem Biniendą, profesorem Biniendą w Brukseli podczas wysłuchania publicznego i z panem, Boże, zapomniałam nazwiska, wstyd mi. Zrobiłam z nim wywiad i zapomniałam nazwiska, to się nagrywa. Boże. Przypomnijcie, jest Binienda, Szuladziński, Nowaczyk, Grzegorz Nowaczyk, ten ze stanu Meren. Tak, z nim robiłam wywiad. To jest bardzo poważny, rozsądny człowiek. Naprawdę żaden oszołom, nie ma dzikich oczu. Jest spokojnym, zrównoważonym naukowcem. Zresztą z piękną kartą w Solidarności z 80 roku. I później w podziemiu. Był internowany, znał się z Macierewiczem dlatego, że się poznali na spacerniaku w internowaniu. Siedzieli w różnych celach, ale tam trafili do jednego obozu internowania i stąd potem po latach zetknęli się, jak Macierewicz był w Stanach i ten się Nowaczek zgłosił, że on może pomóc, bo jest przecież fizykiem i może być pomocny. I są poszlaki, silnie udokumentowane, że rzeczywiście w tym samolocie doszło do wybuchu. I to nie jest kwestia tylko wiary, tylko właśnie takiego powiedzenia. Z dużym prawdopodobieństwem, biorąc pod uwagę analizę tę, można powiedzieć, że doszło tam do eksplozji. Inną sprawą jest... I to jest pewnik. Można powiedzieć na pewno, że zanim cokolwiek samolot... Z dużym prawdopodobieństwem, oni mówią, że to jest ponad 90% prawdopodobieństwo, 98%, że doszło tam do eksplozji. Świadczą o tym odkształcenia tego samolotu, rozrzut części, to, że on się rozlatywał już w powietrzu, zanim uderzył w Brzozę, już 200 metrów wcześniej znaleziono kawałki części kadłuba, nie skrzydła, kadłuba. W związku z tym można mówić o tym, że doszło tam prawdopodobnie, używajmy słowa prawdopodobnie, do eksplozji. Natomiast jest kolejną sprawą, co tą eksplozję wywołało. Czy rzeczywiście ktoś miał przemyślany zamiar przeprowadzenia zamachu i wprowadził tam bomby, czy też doszło do jakiejś awarii,
czegoś, co spowodowało taką eksplozję. Antoni Macierewicz mówi, że ponieważ z różnych źródeł, które badały różne części samolotu, łącznie z naszą prokuraturą, wynika, że był tam obecny trotyl, a także bardziej skomplikowane i nowoczesne środki wybuchowe, że można, on twierdzi, z dużym prawdopodobieństwem mówić o zamachu. Ja bym chętnie jeszcze chciała te dowody poznać dokładnie. Postawienie tezy o tym, że ktoś z premedytacją zamordował polskiego prezydenta, jest bardzo mocną tezą, trudną do przyjęcia. Dla mnie też. Myślę, że będziemy musieli jeszcze na rozstrzygnięcie tego, co tam się stało, poczekać. Myślę, że potrzebna jest do tego Międzynarodowa Komisja. Zaangażowanie struktur NATO, Unii Europejskiej i tak dalej. To dopiero przed nami. Niestety trzeba będzie do tego poczekać, aż upadnie obecny rząd, który w tym przeszkadza. Ale nie dajcie sobie wmówić, że my się nie dowiemy. Że nie warto, to jest tylko kwestia wiary. Już nie można nic zrobić. Nie, koniec. Tylko możemy wierzyć. Ja przypominam zamach, sobie. Nie zamach. Nie, będzie to jak z Katyniem. My się dowiemy. Znaczy ja przypominam sobie i to jest chyba najgorsze, co Antoni Macierewicz mógł zrobić. Ta seria teorii, dobijanie rannych, sztuczna mgła, bomba baryczna, trzy osoby przeżyły. A chcecie wiedzieć, połączenie tego to jest... Bo uwaga, bo to teraz znowu, trzy osoby przeżyły, prawda? To jest taki, takie he, głupi Macierewicz, trzy osoby przeżyły, po co on to pieprzy, prawda? Takie są reakcje. To jest znowu zaprogramowanie przez media. Ja nie mówię, że trzy osoby... tylko że to się czasami wyklucza te teorie. Dobrze, ja tylko opowiem na jakiej podstawie, co powiedział Macierewicz. A co usłyszeliście w TVN-ie? W TVN-ie i w Wyborczej usłyszeliście, że Macierewicz w zasadzie oszalał i mówił, że trzy osoby przeżyły. Ha, 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 gdzie one są, gdzie się ukrywają? W zeznaniach kilku osób złożonych przed prokuratorem bardzo szybko po katastrofie są informacje o tym, że trzy karetki na sygnale odjechały z miejsca katastrofy. Że była informacja, że trzy osoby przeżyły. Jeden z oficerów BOR-u zeznał, że dostał wręcz polecenie od swojego przełożonego, żeby pojechać do szpitali, szukać, dowiadywać się, gdzie one są i kto mógł przeżyć. Nie wykonał tego, bo tam się zmieniło. Ale te zeznania istnieją. Macierewicz powiedział tylko tak. Były informacje, że trzy osoby przeżyły tę katastrofę. Nic z tym nie zrobiono, z tymi informacjami. Koniec. To wszystko, co on powiedział. I ja potwierdzam. Ja byłam w Katyniu wtedy, 10 kwietnia. I do mnie też dotarły informacje, że trzy osoby przeżyły, że widziano trzy karetki, które odjechały. I nie wiem, czy to była prawda z tymi karetkami, czy nie. Ale wiem, że taka informacja była. I wiem, że nikt jej nie weryfikował. I teraz tak, przepraszam. Jeszcze tylko ostatnie zdanie. Bo to jest ważna sprawa, bo to jest też pokazuje, jak jesteśmy skołowani. Czy to jest ważna informacja, że trzy osoby mogły przeżyć tę katastrofę i zostały odwiezione do szpitala? Nie wiem, ale istotne. Czy trzeba o niej mówić? A może trzeba milczeć, bo to jest właśnie głupota. Gadanie, o, trzy osoby przeżyły, po co on to gada? No więc znowu, macie tutaj, na tym przykładzie jednym konkretnym, tę metodę manipulacji, tego zupełnego odwrócenia znaczenia tego, co powiedział Macierewicz. On powiedział o rzeczy bardzo istotnej, która powinna nas bardzo obchodzić. Bardzo ważna sprawa. Były te karetki, czy nie? Ktoś mógł przeżyć, czy nie? Umarł potem w szpitalu, czy nie? Ale mówi pani, że to nie zostało zweryfikowane. Nie zostało. Ale... Nie zostało. Na pewno? Na pewno. Nikt tego nie sprawdził? Nikt tego nie sprawdził. Pamiętajmy jednak o jednej rzeczy, że podczas takiej katastrofy ludzie przestają myśleć racjonalnie. To jest ogromne emocje. Tylko, że to są informacje... To normalne procedury. Tak, tylko to są informacje nie od tam płaczących żon, matek czy córek, tylko od oficera BOR-u, od pana Turowskiego, który był przedstawicielem polskich dyplomatów. Tak, który z tego, co pamiętam, jest uznawany za agenta w środowiskach. No właśnie, się. Na jakiej podstawie można się opierać na jego zeznaniach, skoro on jest agentem? Tylko, że on wtedy taką informację podał.
podał tą informację Bord i podał jeden z chłopaków, którzy byli, wbiegli, czekali na lotnisku i wbiegli na miejsce katastrofy, że widział osoby w białych kitach i potem zamykanie karetek i odjechanie z miejsca katastrofy. I nikt tego nie zweryfikował. W każdym razie nie ma śladu w żadnych materiałach, w żadnych zeznaniach, w żadnych dokumentach prokuratury, czy prokuratura w ogóle to badała. Nie ma nic. Pani redaktor, ja mam takie pytanie. Załóżmy, że nic nie wiem o tej sprawie, nie mam żadnego nastawienia, mam informację, że są podejrzenia, że trzy osoby przeżyły. Takie są podejrzenia. Po czym oglądam najnowszy film pani Anity Gargas i w tym filmie mam informację, żadne karetki nawet nie dojechały na miejsce katastrofy. Tam jest taka informacja, w momencie tam między taka jest ulica z garażami i tam jeden z mieszkańców mówi, że karetki były, ale się zatrzymały, żadna karetka nie przyjechała na miejsce katastrofy. No to jak trzy karetki mogły odjechać, jak żadnej tam nie było? No więc, ja się czuję skonfundowany teraz. Ja wiem, że to są, oczywiście, że w tym momencie to są informacje sprzeczne. Karetki dojechały do jakiegoś momentu. Być może to, że nie dojechały wręcz na samo miejsce katastrofy, tylko zatrzymały się 150 metrów dalej, może to wynikało, może o to chodziło w tej informacji. Karetki fizycznie były tam. Tylko... Karetki tam mieszkańcy wiedzą, że karetki wjechały na tą ulicę z tymi garażami. A, i zostały zablokowane, tak? Tam nie mogły, one się pogubiły i potem była informacja, że karetki mają wracać. I karetki wszystkie się zawróciły z powrotem, żadna nie dojechała na miejsce. No tak, a to rozumiem, że to te, a być może z drugiej strony tych... Nie wiem, ale zapytam Anity o to, bo rzeczywiście ciekawe. Dlaczego? Tak, mam spostrzeżenie, po prostu się przygotowałem. A ktoś tam jeszcze pytał? Bulldoga. Ja tylko zwracam uwagę na to, kiedy... Pan Macierewicz powiedział i w ogóle w mediach pokazały się informacje na temat trzech osób, które przeżyły tę katastrofę. On to powiedział oczywiście ze właściwym sobie urokiem 8 kwietnia. Tego roku? Tak, ale ta informacja była wcześniej, ona się... Wcześniej o tym, że trzy osoby mogły przeżyć, była podawana zaraz po katastrofie i w mediach się też przewijała, w Gazecie Polskiej na przykład, w 2010 roku. To nie jest nowa informacja. Bo wydawało mi się, że po prostu pan Antoni po tym, jak miał wiele teorii na temat zamachu, po prostu dorobił do tego jeszcze trzy osoby, które przeżyły. Zastanawiałem się nad tym, jak pani powiedziała. Rozumiem. Będąc w Katyniu, słyszała pani już tą teorię. Tak, ale to wystarczy, słuchajcie, wygooglować. Trzy osoby mogły przeżyć, albo dostałem informację, że trzy osoby przeżyły i wpisać datę 2010 i wyjdą wam wypowiedzi również rodzin, do których dzwoniono, że była katastrofa, że prawdopodobnie wszyscy zginęli, ale mamy informację, że trzy osoby przeżyły. I to się powtarza w każdej opowieści każdej z rodzin, że oni wszyscy myśleli, łudzili się, że to ich bliscy przeżyli. Czekanie tych kilka godzin, bo to kilka godzin czekali na to, żeby ostatecznie dowiedzieć się, że nie. Wiadomo jest, które osoby potencjalnie przeżyły? Nie! Nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Nic właśnie nie wiadomo. Jedna z rodzin stewardess mówiła niedawno, że dostali taką informację, że była ta katastrofa i że proszę jeszcze poczekać, bo być może pańska córka stewardessa, i że mamy informację, że jedna ze stewardess mogła przeżyć. I oni czekali kilka godzin, licząc na to, że ona żyje. Ale nie uważa pani, że to jest taka informacja stricte związana z wypadkiem, katastrofą? Zawsze, gdy jest katastrofa, są podane informacje na samym początku, że jeszcze nie wiadomo i media wszystkie czekają, żeby podać informację, która będzie jak najbardziej słuszno. Tak, ja pamiętam, tak, TVN24 podawali tam, teraz na początku nie wiedzieli, czy to pole, czy to ja. Na samym początku ja sama byłam na liście tych pasażerów, ponieważ ja... Ale jest pani cię znam. Tak, ale były telefony do mnie i do moich rodziców, czy ja żyję, ponieważ ja byłam na liście pasażerów, bo ja pojechałam do Katynia pociągiem, żeby być dzień wcześniej, żeby tam zdokumentować ten teren i przygotować się do transmisji, ale wracać miałam już samolotem. I miałam wracać albo tu po lewem, albo jakiem z dziennikarzami. I byłam na liście, każdy wyjazd taki ma swoją taką białą książeczkę, gdzie jest lista wszystkich i rozpisane, gdzie oni siedzą,
jeżeli są salonki, a potem reszta, gdzie siedzi już tak zupełnie bez przydzielonych miejsc. I moje nazwisko w tej białej książeczce też jest, tylko z gwiazdką, tylko w drodze powrotnej. Także dla mnie to z oczywistych względów i było do tym bardziej traumatyczne doświadczenie, bo ja rzeczywiście mogłam być w tym samolocie, gdyby nie to, że musiałam być właśnie, że chciałam być wcześniej w Katyniu, żeby przygotować się do tej transmisji. Ale więc te pierwsze informacje, że nie wiadomo ile ofiar, to jest oczywiste, to tak jest. To tak jest. Natomiast tutaj mamy zeznania złożone przed prokuratorem. Tutaj mamy tę informację o tych trzech kartkach, które odjechały. Czyli coś się działo. Polskie państwo nie zainteresowało się tym. Zlekceważyło. Nie wyjaśniło. I o to Macierewicz, o tym Macierewicz teraz powiedział, ponownie zresztą. Ale teraz było to wykorzystane do strzału po prostu propagandowego. No, przemysł pogardy działa cały czas i ma bardzo profesjonalne, naoliwione struktury. Ja mam jeszcze takie pytanko właśnie pana Macierewicza. Pracuję w tej komisji, tak? Tam nowe rzeczy się pojawiają co jakiś czas. Czy one bardziej szkodzą państwu niż jak takie wyskakiwanie trochę, że tak kolokwialnie powiem, jak z konopi, z nowymi rzeczami, jakimiś nowymi dowodami, nowymi faktami w tej sprawie, niż gdyby na przykład spróbować się ułożyć z rządem w tej sprawie i pracować z rządem w tej sprawie, tak? Czy to jest lepsze, czy takie właśnie rzucanie tymi pomysłami na prawo i lewo, tak powiem, ideami, teoriami, niż bierna postawa rządu? Tylko tak, Macierewicz nie rzuca teoriami na prawo i lewo, tylko on rzeczywiście przedstawia to, co wynika z jego analiz i tego zespołu. Także to nie jest takie strzelanie. O Helu nie mówił Macierewicz, tylko Rogalski. Tak, który teraz mecenas. Prawda? O sztucznej mgle nie mówił Macierewicz, tylko już nie pamiętam kto. Biniecki? Ktoś mówił, ale już nie pamiętam. No, w każdym razie zwróćcie uwagę, mimo tego wizerunku Macierewicza jako osoby, no, zdziewko szalonej, on jest bardzo konkretny w tym, co mówi. Jeżeli byście państwo chcieli poczytać po kolei to, co on mówi, ale nie takie odkształcone przez mainstream, to byście zobaczyli, że to wszystko ma ręce i nogi, że on wcale nie szaleje. Można zobaczyć, jest wydatne w tej chwili takie opracowanie, tylko to jest ciężka praca przejść przez to. Takie bardzo grube opracowanie tego zespołu ekspertów, którzy zrealizowali taką konferencję naukową na temat badań tych okoliczności katastrofy. Tam jest cała dokumentacja, wyliczenia, zdjęcia, cytaty z zeznań, wszystko jest udokumentowane. Wszystkie wątpliwości są udokumentowane. To nie jest szaleństwo. Natomiast pyta pan o współpracę z rządem. Mnie się wydaje, że tutaj nie ma żadnych, nawet cienia dobrej woli współpracy z rządem. Proszę zobaczyć, że Donald Tusk powołał pana Macieja Laska nie po to, żeby on stworzył jakąś płaszczyznę do tego, żeby wspólnie wyjaśnić tą katastrofę. Nie, ten zespół jest po to, żeby dać odpór wszystkim tym tezom, które zaprzeczają, że pancerna, że brzoza urwała skrzydło, samolot się przewrócił na plecy, a nie wykształceni piloci rozwalili ten samolot. I wszystkie te tezy, które przeczą tej teorii, zaprogramowanej przez MAK, mają być obalane. I do tego służy zespół Macieja Laska, nie do tego, żeby działać wspólnie. Macierewicz, jak państwo wiecie, otwarcie powiedział przed kamerami, spotkajmy się na debacie. Przed kamerami. Przed kamerami. Oczywiście, ponieważ sytuacja bez kamer jest taka. Wchodzi Macierewicz, wchodzi Lasek do sali, nikt nie widzi, co tam się dzieje. I po chwili Maciej Lasek wychodzi, on mnie pobił, albo on jest wariatem, albo to już nie warto. To nie jest złe nastawienie się do czegoś takiego. Słucham? Może trzeba spróbować. Może raz trzeba się przemóc. Ale Macierewicz jest, moim zdaniem, jego eksperci cały czas otwarci, tylko to nie Macierewicz się boi tej konfrontacji. Unikają tej konfrontacji członkowie Komisji Millera. Proszę zobaczyć, czy któryś z nich wystąpił na konferencji prasowej nawet sam i mówi, żeby bronić tez Millera. Nie, nawet Miller nie chce tego zrobić.
powiedział, moja chata z kraja, bawcie się sami. Tu jest problem. Ja pamiętam ten dzień 10 kwietnia, że ja byłem od rana wybudzony, bo państwo moja się zajmowała z jedną ze spraw, właśnie zajmuje się terroryzmem i była z... kierował tam jedną dzień, jedną tam, że coś tam załatwił, nie pamiętam. Ja wiedziałem, że był wypadek po prostu zanim w mediach to było, godzinę przed, zanim się w mediach pojawiło. I nie wiem, czy patrzenie z pierwszych zeznań, z pierwszych informacji, jakie dostało, mówię się z pozycji ABW, jakie dostali, była taka rzecz, że nie było żadnych krety, a potencjalnie wypadek fizycznie nie miał prawa nikt przeżyć. Nie patrzę, znaczy ze względu, wie pani, że media też, jak wiemy, nastawiają ludzi różnie pod tym kątem, a w tym momencie te pierwsze zeznania takie bardzo, jak przyjechali pierwsi Polacy, którzy zobaczyć, co się stało, tak? Ja nie wiem po prostu, jak na to patrzę, tak? Przepraszam, jak słyszę, że nie wiem, właśnie trzy karetki, czy trzech ludzi przeżyło, jest tyle różnych tych poglądów na to, że... Rozumiem. Ja tylko chciałam wam powiedzieć, na podstawie czego Macierewicz mówił o tych osobach i dlaczego o to pytał, prawda? Natomiast ja też pamiętam relacje, bo rozmawiałam z Marcinem Wierzchowskim, który był z kancelarii prezydenta na płycie lotniska i czekał na ten samolot. I jak on się rozbił, no to oni tam podjechali razem z Borem, samochodem i biegli pierwsi na miejsce katastrofy. To wtedy jeszcze rzeczywiście chyba nie było żadnych karetek. Dopiero po chwili jakiś ludzi w białych kitlach on widział i to zeznał. Również opowiedział mi do filmu Mgła. Ja nie wszystko zmieściłam w filmie, ale ponieważ wydawały mi się te opowieści ich, tych chłopaków, tak ważne, że spisałam je wszystkie w całości i wydałam w książce pod tytułem Mgła. Także jak chcecie zobaczyć te pierwsze relacje tych pracowników prezydenta, jak to wyglądało, to polecam zajrzenie do tej książki, bo tam jest od początku pierwsze chwile te emocje. Ja pamiętam też, że bardzo szybko była dezinformacja, to znaczy jak po 2 godzinach od katastrofy, po 2,5 mniej więcej, wyszliśmy z cmentarza katyńskiego i usiedliśmy w busie dla prasy, to tam był taki bardzo sympatyczny Rosjanin kierowca, miał taką skoczną rosyjską muzykę włączoną i któryś z nas powiedział, wiesz, wyłącz, chcemy ciszy, a on natychmiast tak, z taką wielką empatią, tak, oczywiście, i wyłączył. A ja tak ujęta tym, że on taki jest, taki właśnie z empatią i tak rozumie, zdziwiłam się, ale wiesz, co się stało? A on mówi, tak, wiem, wasz prezydent się rozbił, 4 razy podchodził do lądowania i za 5. razem się rozbił. Kto to słyszał, 4 razy podchodzić do lądowania? A ja pytam, a skąd ty wiesz? Przecież siedziałeś cały czas na parkingu przy cmentarzu. A on mówi, juda, i pokazuje mi telewizorek zawieszony pod sufitem tego autobusu. Wania już wiedział 2 godziny po katastrofie. Co się stało? Może zostawmy temat katastrofy. Czekajcie, ale jeżeli 2 jest chłopaków, to chcę zrozumieć. Ale że mamy też czas i pani też chyba ma pani czas, chyba że pani ma... Ja mam czas. Okay, a my mamy matematykę. No słuchajcie, 2 krótkie pytania. Jeszcze 2 pytanka. Spokojnie, do matury mamy jeszcze trochę czasu. Temat osoby, która była bezpośrednio już na katastrofie, przy katastrofie. To znaczy, że ta osoba fizycznie widziała, jak ten samolot się rozbił. Nie, bo była mgła. Słyszała to. Ale był przynajmniej jakiś dźwięk tego rozbicia. Był. Są różne. Jest kilka. Jakichś 2 samolotów, tak, ustawienia tego wszystkiego, więc tak są właśnie się dziwiłem. No więc to są. To też trzeba poczytać troszkę bardziej. Ja mogę trochę opowiedzieć o tym, ale rozumiem, że czas. Natomiast jest tak. Remigiusz Woś, tak się chyba nazywał technik z Jaka, który popełnił samobójstwo, jak stwierdziła prokuratura niedawno. On słyszał, powiesił się w piwnicy, znalezionego powieszonego w piwnicy w domu w Piasecznym. On słyszał natężający się warkot silników, a potem 2 wybuchy. Tak zeznał w prokuraturze. Wierzchowski mówi, że był ryk silników i nagle cisza. Ryk i cisza. Zupełna cisza. I on tak to zapamiętał. I nic, nie wiadomo co. Cisza.
Ktoś inny mówił, że słyszał ten znajomy silnik Tutki, też któryś z tych chłopaków z Jaka, że Tutka, słyszał Tutkę i nagle ciąg silników bardzo ostry i coś się stało. I też nie powiedział dokładnie, ja nie pamiętam dokładnie, jak on to wyraził. To można zajrzeć do też publikacji Gazety Polskiej, bo ona publikowała in extenso te zeznania. Także to można pogmyrać i znaleźć i to zobaczyć. Jedyny chyba właśnie ten mechanik mówił o tych dwóch eksplozjach, które wyraźnie usłyszał, no ale on już nie żyje. Wiem, że to brzmi okropnie, dramatycznie bardzo, ale ja nie wiem, jak jest z tą śmiercią. Przyznam Państwu szczerze. To są rzeczy też nie do końca dla mnie jasne. Czy sugeruje Pani, że to była osoba, która dokładnie wiedziała, co się stało i została załadowana? Ja nie wiem. Ja nie wiem tego. Oczywiście, no. I nie chcę tego też sugerować. Naprawdę, mówię Państwu uczciwie, ja tego nie wiem. Nie wiem, czy to jest... Prawdopodobnie to było samobójstwo. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę to, że doszło tam do eksplozji i nie wiemy, czy nie przy udziale osób trzecich, nie wiemy, czy to nie był zamach, to być może ludzi, którzy mogliby to zdemaskować, ktoś usuwa. Ja nie wiem tego. Wiem, że to brzmi strasznie. Brzmi absolutnie kosmicznie, nieprawdziwie i niewiarygodnie. Ale nam się ta historia zdarzyła. Zginął prezydent w niewyjaśnionych okolicznościach. I to jest fakt. Czy to, co pani robi, to też nie jest technika socjologiczna? Przepraszam, takie mówienie, nie wiem to. Tak? Ale ja mówię szczerze, ja naprawdę nie wiem. Okay. Ja naprawdę nie wiem. Ja myślę, wolę myśleć, że to było samobójstwo i że to po prostu daję tak się zdarza. Wtedy, jak się tak myśli. Natomiast wiem też, że tutaj nasz prezydent zginął w wyniku niewyjaśnionej katastrofy w Rosji, w rocznicę mordu Katyńskiego. W Rosji, w której zamachy terrorystyczne się zdarzają. W Rosji, w której władze potrafią wysadzić 2 lub 3 wieżowce ze własną ludnością cywilną, żeby mieć pretekst do wojny w Czeczenii. No przecież takie rzeczy wiecie. Jeszcze ostatnie pytanie od Bartosza. Podsumowujący temat. Jesteś piękny na mnie. Możesz znaleźć pani wodę. Ale przecież ja zaraz muszę wychodzić, tego sam nie będę. Chciałem spytać, mówi pani, że trzeba koniecznie dążyć do prawdy, tak dalej. Ja się totalnie zgadzam z tym, że trzeba się w końcu dowiedzieć, co tak naprawdę się stało. Ale co dalej? Co, jak nawet by się okazało, że to był zamach i ktoś po prostu zamordował naszych dygnitarzy i prezydenta? Co wtedy? No właśnie, bo ja to pytanie słyszę na każdym spotkaniu. No właśnie. Nie no, po prostu chodzi. Pamiętam, było tak, w Jarosławiu, takim bardzo ładnym miasteczku na południu Polski, byłam z mgłą na pokazie. I po tym pokazie nie usłyszałam. Nie, kolega się śmieje, że nazwa miasta taka dziwna. Ale spokojnie, to jest tylko szkoła. Może to się ludziom wszystko kojarzy z tym nieszczęsnym Kaczorkiem. No dobrze. Jarosław, piękne miasto w Małopolsce. Bardzo prężny klub Gazety Polskiej. Zaprosił mnie na pokaz filmu. Jest to jedno z kilkudziesięciu miast i miasteczek, które odwiedziłam w ostatnich 3 latach z pokazami filmów drugiego obiegu. No i tam, w takim bardzo pięknym domu dawnego Towarzystwa Sportowego Sokół, zabytkowym, jest ten pokaz, ludzie przyszli, rozmawiają i nie pada to pytanie, które pan mi zadał. Ale ono tak trochę chyba wisi w powietrzu, ale no, nie zadali pytania, nie odpowiada. I po tym spotkaniu jeden z panów podchodzi z uczestników tego spotkania, taki bardzo schludnie ubrany, bardzo grzeczny i bardzo panią przepraszam, chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Usiądźmy tutaj na tych schodach, mówi do mnie, musimy pogadać. No dobrze, to siadamy i on mówi, wie pani co, ja jestem kelnerem tu obok knajpy. Knajpa jak knajpa. Przychodzą, gadają, piją, ale nawet nie ma bujek za wielkich. Spokój jest. Codziennie przychodzą i piją, ale wie pani co, zawsze tak koło północy zapada taka cisza, nie cisza, tak sobie siedzą i któryś zawsze pyta. A co jeśli nam Ruscy tę Tutkę stuknęli? I zapada cisza, bo ludzie nie znają odpowiedzi na to pytanie. Jesteśmy przestraszeni tym, że jeżeli się okaże, że
że to był zamach, to będziemy musieli coś zrobić z tą sprawą. No właśnie co? Powołać, pójść z naszymi czołgami, nie wiem, czy one jeszcze istnieją, bo nie. Za Bóg, tak? Pod ten Smoleńsk i co? Odbić ten brak? Zastrzelić Putina? Co mamy zrobić? Tak. I to jest też takie stawianie sprawy i takie mówienie, Polacy, lepiej myśleć, nic się nie stało. Bo wtedy będziemy musieli coś zrobić, a nie mamy co. Jesteśmy za słabi, za głupi, nie dajemy sobie rady z niczym, oni są silniejsi. I to jest takie myślenie, które każe nam wyzbyć się honoru. Każe nam też wyzbyć się poczucia własnej tożsamości. To znaczy, my nie jesteśmy polskim narodem zainteresowanym naszą godnością i prestiżem naszego państwa. My jesteśmy takimi Europejczykami. No, są ważniejsze sprawy niż Smoleńsk. I to jest takie powiedzenie nam, że można nam zabijać nasze elity i naszych najważniejszych ludzi i my z tym nic nie możemy zrobić. To jest upokorzenie. Potworne upokorzenie. I to nas wprowadza też takie pytanie. Nie zadawajcie pytania o Smoleńsk, bo będziecie musieli coś zrobić, a przecież nic nie możecie. Otóż to nie jest tak. Po pierwsze, my musimy wiedzieć, w jakich okolicznościach zginęła nasza elita. I musimy o to zadbać, żeby to było wyjaśnione bez żadnych wątpliwości, bo będziemy mieli prestiż Zimbabwe. Mamy prestiż Zimbabwe w tej chwili. Więc to jest pierwsza rzecz naszej godności, statusu naszego państwa na arenie międzynarodowej, tego, jak nas będą traktowali, jak wyemigrujemy. Na lotnisku, sprawdzając paszport. A, pan jest z Polski. A, pan jest z Zimbabwe. Druga rzecz, to nie jest tak, że jesteśmy skazani na konfrontację. Są trybunały międzynarodowe. Są struktury NATO. Jest presja instytucji międzynarodowych. Na różne sposoby takie sytuacje można rozwiązywać i załatwiać. To jest do przemyślenia. Czy Trybunał Praw Człowieka, czy Trybunał w Hadze, czy postawienie sprawy na forum ONZ, czy wymuszenie na naszych sojusznikach z NATO jakichś działań lojalnościowych, nie wojennych, ale jakiegoś embarga. Jakichś konsekwencji międzynarodowych. Wcale nie musimy z naszymi małymi czołgami próbować zdobywać Smoleńsk. Tylko musimy mieć świadomość tego, że po pierwsze jesteśmy wolnym, suwerennym państwem w strukturach Unii Europejskiej i NATO i używać narzędzi, które z tego wynikają. Po drugie mieć odwagę, żeby to realizować i nie bać się po prostu wschodniego sąsiada i nie być od niego na różne sposoby uzależniony i nie mieć we własnym otoczeniu panów Turowskich, którzy suflują takie, a nie inne rozwiązania prawne. No i trzeba po prostu myśleć tak, jak wolni Polacy. A jak będziemy myśleć jak niewolnicy, to będziemy się bać tego, że nie możemy się dowiedzieć, nie możemy zadawać pytań, bo to będzie oznaczało jakieś straszne kłopoty. I wtedy będziemy mieli Zimbabwe. W przyszłości tego narodu myślcie. Taki wniosek. Sprawy światopoglądowe. O matko. Znowu wyjdę na lewicowca. No, lewicowca. No. To pewnie posłuchamy. Zapytamy się na przykład o związki partnerskie. No właśnie. Mnie w ogóle związki partnerskie nie przeszkadzają. Ja wiem, jeżeli ktokolwiek to usłyszy z moich kolegów, będę miała przerąbane i tak mam niekiedy, ale ja rzeczywiście nie mam nic przeciwko związkom partnerskim. Jestem przeciwna sformułowaniu małżeństwa homoseksualne. Uważam, że to jest nadużycie zupełnie skandaliczne i że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i że jest to sakrament. Bo to jest małżeństwo na serio. Natomiast legalizacja istniejących związków homoseksualnych na zasadzie umowy cywilnej
kompletnie mi nie przeszkadza. Jeżeli ktoś chce taki związek zalegalizować, żeby móc po sobie dziedziczyć, albo odwiedzać się w szpitalu, albo po prostu, no nie wiem, wspólnie kupić samochód, żeby był zarejestrowany jako wspólnota związku, proszę bardzo. Kompletnie mi to nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza mi adopcja dzieci, bo dzieci powinny być wychowywane w rodzinie mężczyzny i kobiety, tworzonej przez mężczyznę i kobiety, czyli przez związek heteroseksualny. Uważam, że to jest jedyna i optymalna możliwość wychowania dzieci bez jakichś zaburzeń, bez jakiegoś szaleństwa. I nie podoba mi się bardzo inwazja tej homoseksualnej propagandy, bo ja wiem, że część ludzkiej populacji po prostu tak ma w genach, że jest, rodzi się homoseksualna. Tak jak rodzą się ludzie, którzy źle się czują we własnej płci. Tak po prostu jest. To są przypadki medyczne. I już, nie ma co z tym dyskutować. No, wiele osób twierdzi, że jest wręcz przeciwnie, że to nie jest genetyczne. Ja uważam, że to jest genetycznie i uważam, że wielu innych osób, że naukowe badania też to potwierdzają. Natomiast to jest niewielki odsetek. Bardzo dużo, mam wrażenie, teraz osób homoseksualnych staje się osobami homoseksualnymi na podstawie mody i deprawacji. Jak widzę chłopców w Zarze, to sobie myślę, że oni są ofiarami tego, bo przecież wcale nie muszą być tacy, jacy są tam prezentowani. To jest taka stylizacja, prawda? Czuję się potknięty, mam marynarkę z Zary. Nasz koniec to też się czuje, ale ja mówię o córce, ja mówię o kelnerach w Zarze. Ja mówię o, przepraszam Boże, kelnerach, przepraszam bardzo, o sprzedawcach w Zarze. Bo to jest przemyślana strategia tej firmy. Sprzedawcami w dziale męskim, zresztą w damskim też, są geje, tak? Ludzie, którzy mają przywodzić na myśl osoby homoseksualne. Z takim antruażem, z takim sposobem bycia, z takim sposobem mówienia, zachowywania się. To jest przemyślana strategia tej firmy, bo to jest modne. To jest cool, czy jak to się teraz mówi? Znaczy ja nie jestem akurat do końca pewna tego. Mhm. Bo to jest kwestia tego, że jeżeli ja pójdę na zakupy, to ja wiem, że czasami nawet mężczyzna gej mi lepiej pomoże, tak? Tak samo mogę przytoczyć nawet Kubę, tak? Poszliśmy do sklepu, potrzebujemy marynarkę. Kobieta może nie dopasuje, bo tak ładnie. Znaleźliśmy właśnie faceta, któremu do was że w tych barach mówisz takie, że tutaj trzeba znaleźć jakąś dłuższe rękawy, coś tam, tak? Ale który się nawet lepiej czasami zna na swojej pracy. No tak, ale czy to do tego trzeba być homoseksualistą? Nie, ja mam takie wrażenie, może to jest kwestia tego, że jakoś społeczeństwo tak kreuje, że oni mają jednak lepsze wyczucie stylu, albo nie wiem. A mnie się wydaje, że wystarczy być dobrym sprzedawcą odzieży męskiej. No, czyli pani, dobrym technikiem odzieżuje osoby o orientacji homoseksualnej, czy nie? Tak, akceptuję. Ja mam takich znajomych. A zaraz troszkę pani wyśmiała na przykładzie sklepu Zary osoby, które. Tak, bo czym innym jest? Bo czym innym jest ten odsetek rzeczywistych osób homoseksualnych? Trudno, oni mają prawo do swojego życia. A czym innym jest moda gejowska, promowanie tego stylu życia i wciąganie ludzi heteroseksualnych na tę stronę, żeby byli homoseksualnymi? Bardzo wielu homoseksualistów staje się homoseksualistami dlatego, że zostało wciągniętych w tę kulturę i miało takie doświadczenia. Niekoniecznie z tego powodu, że rzeczywiście tak decydują o tym ich geny. To no tak, też ale, jest fakt. Ale pani akceptacja powinna się równać z tym, że pani akceptuje również zmiany jakiejś osoby. Ja nie akceptuję propagandy gejowskiej. Nie akceptuję całej tej techniki, która ma, no przepraszam, okropne słowo, deprawować tych ludzi. Bo to jest rodzaj deprawacji. Czy homoseksualiści działają coś na Europę?
Nie, bo ja mam wrażenie, że jest przeciwnie, że w tej chwili to jest mniejszość, która próbuje nadać ton większości. I przed tym też się buntuje. Ale zgodzi się pani, że starają się kreować właśnie zielone grupy uciśnianych? Tak, tak, to jest ich metoda takiego szantażu emocjonalnego tej większości. Tak, ale uważam, że dużo bardziej uściśnione są osoby na przykład na emeryturze, które muszą przeżyć za 700 zł. I to jest skazywanie ich tak naprawdę na głodową wegetację. O tym się nie mówi. Masłowska kiedyś świetnie napisała w wywiadzie którymś. Masz się troszczyć o swojego, o prawa swojego geja, a nie o staruszki na ulicy, która żebrze. A pytacie Masłowską, czy Masłowska już jest za dorosła? No. Dorota Masłowska? Aha. Sprawy światopoglądowe następne. No. Kara śmierci. Przewija się to co jakiś czas. Co pani myśli? Środowisko, w którym pani jest kojarzona, jest teoretycznie za tą karą śmierci. Tak. Pani, jako pani Joanna Rychowska. Ja mam mieszane uczucia. To znaczy, wydaje mi się, że kara śmierci jest ostatecznością i w zasadzie łamie to prawo dekalogu, które mówi nie zabijaj, że nie jesteśmy powołani do odbierania życia innych. Niemniej są takie zbrodnie i takie bestialstwo, że zastanawiam się, czy społeczność nie może mieć prawa do ukarania karą śmierci za takie zupełnie wyjątkowe i straszliwe rzeczy. Ale też powiem wam, już naprawdę mam dużo lat, ale nie wiem. Nie sądzi pani, że to jest kwestia mniejszego zła? Myślę, że to jest trochę nie taki matematyczny. Bo tu się ścierają dwie wartości. Jedna wartość, czyli szacunek dla ludzkiego życia, bez względu na to, jak potwornej postaci. Tak? I tego, że my nie mamy prawa nikogo zabijać. A z drugiej strony to mniejsze zło, tak? Że dla tego, żeby eliminować i żeby była kara, żeby była nieuchronność kary za największe bestialstwa, że powinna być kara śmierci. Ja się do tego skłaniam, ale od czasu do czasu mam taką myśl, że może jednak nie mamy prawa. Znaczy z karą śmierci mi się zawsze kojarzy świetny cytat z Sapkowskiego. Tam jest pewien filozof, który właśnie rozważał o życiu i śmierci i w pewnym momencie mówi: zaprawdę wielkiego potrzeba zaślepienia i zadufania, by posokę lejącą się z szafy to nazywać sprawiedliwością. Mm. I no tak. Mam wrażenie, że powinniśmy jednak skłaniać się w tym kierunku. No tak, ale w momencie, kiedy się czyta o mordach ludzi, którzy mordowali, nie wiem, i pastwili się nad dziećmi, gwałcąc i mordując kolejne, to nie wiem, czy by tak, mi ręka ale nie zadrżała. Obawiam się, że mogłabym na miejscu jakiegoś sędziego wymierzyć taki najbliższy wymiar. Tym bardziej, że to nie jest tak, że można ludzi sobie odłożyć na półkę i bez żadnych kosztów, bez angażowania do tego innych. Teraz wychodzą, bo się kończą wyroki. Po tym, jak w Polsce zniesiono karę śmierci, miała właśnie 25 lat. Oni teraz wychodzą na wolność. Wychodzą na dożywocie, no to było oczywiste błąd. Znaczy po prostu kara dożywocia wtedy jeszcze nie istniała. Nie tak, było takiego przepisu, który by dawał taką możliwość. I nie było czegoś takiego jak możliwość przedłużenia wyroku przez sąd. Maciuś, Hubert, czy coś jeszcze? Tylko ja mam wrażenie jeszcze odnośnie tej kary śmierci, że wychodząc z takiego założenia, że to bestia i tak dalej, ja mam wrażenie, że to nas właśnie odróżnia od takiego człowieka, że potrafimy powstrzymać się od takiego naturalnego odruchu: ty zabiłeś, to my ciebie zabijemy. I że to jest różnica pewna między mordercą a kimś, kto powie: okej, izolacja do końca życia. Ale czy to nie stwarza przestrzeni do kpiny z całych wielkich grup, tak jak zrobił Breivik po prostu, że tak naprawdę człowiek siedzi i najlepsza sytuacja, jaka była, to chyba jakiegoś. Kawę mu za zimno podawali. Za zimno kawę. Człowiek, który dokonał. Dobrze, no ten człowiek i tak dalej, a wszyscy wiedzą, że on jest świrem. No to jest w ogóle temat na wielką dyskusję, no, ale
powiem wam szczerze, że ja po prostu nie wiem. Ja w ogóle bardzo dużo rzeczy nie wiem. Także traktowanie mnie jako kogoś, kto jest wyrocznią, to nie jest dobre. Przecież pani jest dorosła. Właśnie, to jest problem. Wiecie, jak spotkałam tutaj Piotrka Skrabeckiego, bo ja chodziłam z nim do jednej klasy, do szkoły. I to jest mój kolega z klasy. Mamy samo liste pytania. A potem ze studiów. To sobie popatrzyłam na niego. Mówi dokładnie tak samo jak wtedy. Ma taki sam sposób bycia. Dokładnie jest to samo. I tutaj też jakaś lekcja. Pomyślałam sobie, Boże, ja jestem znowu w liceum. Bardzo mi się to spodobało. Ale to też świadczy niestety o tym, że człowiek starzeje się. Niekiedy, znaczy są różne typy ludzi. No, ja jestem niestety takim, że starzeje się powierzchowność, a tu mózg nie za bardzo. Także ja spokojnie bym mogła obok Piotrka Skrabeckiego usiąść w jednej klasie w ławce i czułabym się dokładnie tak samo jak 20 lat temu, kiedy robiliśmy maturę. Także tak, rzeczywiście jeszcze dużo rzeczy nie wiem i człowiek podobno dorasta kiedyś, że już jest dojrzałym, ukształtowanym człowiekiem i wszystko wie. I podobno różnym osobom to się zdarza na różnym etapie życia. Ja jeszcze jestem przed. Coś jeszcze chcesz? Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Bo my już wkrótce pytań, tak nie będziemy pani męczyli do tego. Czek, wy coś macie? Polecam wam szukanie, ale po to znać. Szukanie informacji, jak chcecie wiedzieć, w różnych miejscach, które nie są koncesjonowane przez system. Czyli w polityce.pl, niezależna.pl, sieci, do rzeczy, Gazeta Polska codziennie, na poważnie, Nowe Państwo. I Republika, i Internet. Jak widzicie, tego jest bardzo już dużo. Nie jesteśmy skazani na jednorodny przekaz. I nie mówię wam tego, żebyście z tych miejsc wszystko spijali, że tak jest, na mur, beton i tak dalej. Szukajcie, konfrontujcie sobie te informacje. Często, żeby się czegoś dowiedzieć, trzeba przeczytać w trzech różnych tytułach o jakiejś rzeczy, żeby się dowiedzieć, aha, to było tak, albo to jest tak. Sprawdzajcie, nie bierzcie niczego, co jest podane wprost przez mainstream. Zawsze się spróbujcie jeszcze czegoś dowiedzieć na ten temat, jeżeli was to zainteresowało i konfrontujcie to, myślcie samodzielnie, to jest najważniejsze na świecie. Myśleć samodzielnie, nie dawać się nikomu prowadzić. Co ja mam napisać? Na pewno, że bardzo. Co pani chce wypowiedzieć? Bardzo dziękuję.